zaczynać. Rozpoczynamy. Kolejny pojedynek, tym razem jest to oczywiście już półfinał ESL Open Cup, edycja 146 europejska. Max Pax, czyli Duńczyk, a z drużyny SciStorm Gaming jest ten gracz, a tutaj Liquid Clem, Clement Desplanches, pięciokrotny mistrz DreamHack Masters Europe. Co prawda tych edycji granych przez internet, ale jednak champion. Niczym Maru, to jest taki europejski Maru, ale tutaj nie można powiedzieć, że jaki kontynent taki gracz z przekąsem, tylko naprawdę super zawodnik. Ale akurat Max Pax wielokrotnie na niego znajdywał patenty. Adeptka już wychodzi. Teraz zobaczmy, co takiego zrobi Max Pax, żeby Klema zaskoczyć, bo zazwyczaj on musi Klema męczyć albo Dark Templarami, albo Blinkstalkerami na jakieś różne sposoby w początkowym etapie gry, inaczej ma dość ciężko. Ale w sumie ta adeptka to taka całkiem niezła, nie za słaba. Jeszcze wiertłem STV-ki jest, tę adeptkę chciał poszczuć. Doskonale. Warpism w produkcji, zaraz będzie Dark Templar drop. Ale... no niestety, panie Protoss. Ale Reaper teraz wszystko zobaczy. No i cały misterny plan Protossa chyba teraz musi ulec zmianie, bo Klem się na to dostosuje. Zapewne zrobi szybciej Ravena. Po Medivacu, Techlap i Raven to brzmi jak dobry plan. Chyba, że będzie... o, jeszcze Wikinga zagrać. Ciekawe, czy zrobi Wikinga, Roshadę i Ravena. Bo tu nie mam pewności, ale na razie to na pewno trzeba oprzeć defensywę na turetach i... no nie, to jest genialne. Jeżeli tylko Protoss się rozstawi, to od razu dostanie miny od tego Medivaca. Przecież to jest 200 IQ, synu. Co najmniej 200. No dawaj, ale Klem, ale Klem, ale Klem! No co ty robisz? O, panie. No i taki był genialny, taki był amerykański. No nie poszło, ale dobra, turret jest zbudowany. I tak szybko te Dark Templary wjechały, że i tak Klem jest nieprzygotowany, mimo że widział. Znaczy troszeczkę nieprzygotowany, bo tureta nie ma, ale w sumie na skanach też można przynajmniej przez chwilę polegać. Widzę, że skan trafiony. Ale tak nie do końca. No jeszcze te miny tak zakopane też ni w 5, ni w 10, zamiast tutaj na krawędzi może bardziej to... tak na razie na słowo honoru ta defensywa Francuza. Ale naprawdę tu dalej nie ma tureta. On musi go postawić, bo za chwilę Dark Templar może powrócić. Chyba, że Max Pax już nie będzie podejmować tego ryzyka, tylko zrobi inne jednostki. Mamy push Klema. Co on tutaj będzie łapać teraz? Na razie Warpism jest na celowniku Cyklona, ale wiadomo, że go nie zniszczy. Kolejny Dark Templar się panoszy. Czy Klem go widzi? Bo Max Pax pamięta, że może nie mieć energii teraz, no ale jednak... i po raz kolejny Medivac się spotyka z Prismem. Błagam cię, poleć za nim znowu. Chyba jednak nie. Wikingi mają świetne obrażenia na Stalkery w trybie lądowym. Nie żeby to była kontra na Stalkery, ale w takich dziwnych, początkowych scenariuszach jest to całkiem silna jednostka. Mina, to znaczy bateria zniszczona, min tu akurat żadnych nie ma. Miny w pierwszej bazie teraz próbowały coś złego zrobić, widzę, że jedna... propka przez jedną minę tam została zniszczona, zaraz jeszcze kolejną gdzieś może zrzuci Klem, czy chyba... nie, nie, sorry, bo tam była jeszcze jedna mina i widocznie 6 probek z tego tytułu padło. Ile łącznie? 8. Nieźle, ciekawe, taki aktywny ten początek, ale Max Pax nie miewa się źle. Cały czas liczba probek jest wystarczająca. O wow, Klem dopiero teraz się zorientował, że nie miał trzecich koszarów, bo one już powinny być chyba jakiś czas temu w budowie. Tak już chwileczkę temu nawet. Nie spieszył się, za to spieszy się trochę tym Stalkerom. No jak to moje, to Max Pax prowadzi i to nawet bardzo przekonująco.
Nie no, działa, działa, działa. O! I tu jeszcze Medivac widzę, że został wyjaśniony. Ten Medivac co tu robił, nie wiem. Ale widać, że Clem jest zakręcony jak koń na światłach. I po prostu traci tu i tam coraz więcej. Gubi się. Ewidentnie. Obserwer zaraz zauważy lecącego Medivaca. Zakładam, że Max Baxter zwrócił uwagę na to na minimapie. No i wrzucamy jednostki, panie Maxpax, czy jeszcze nie? Jednak wrzucamy. Ale to będzie uderzenie. Bardzo ładnie. 8 probek zniszczonych. Może dało się jeszcze więcej, ale i tak nie pogardzi tym wynikiem. Maxpax się kompletnie zagapił. No i może to go kosztować bardzo wiele. Może nawet całą rozgrywkę. Chciał przez chwilę rozwalić te klaba, tylko na SCV teraz może liczyć. Nie wiem, czy nie opłaca się maruderów teraz namierzać stalkerami, bo są akurat w całkiem dobrym zasięgu. Wielu z tych jednostek znowu zelot, co? I Maxpax mu przywołuje zeloty do bazy z szarżą w 9 minucie i wygrywa. Ale bardzo dobrze wykalkulował, no. Troszeczkę opluł tę defensywę Terrana. Jedyny Protoss, który tak chyba może robić z Clemem, mam wrażenie. Tym razem na Tropical Sacrifice zawalczą zawodnicy. Kurczę, jak się to ładnie dla Maxpaxa ułożyło, mimo tego, że jego Dark Templar drop został wykryty, to nie miał specjalnych problemów ze zwycięstwem. O, bardzo dobrze dopracowane taktyki i różne przejścia. No świetnie gra po prostu, wszystko robi szybko i żwawo. Raynor gra kompletnie dla jaj. No to on się bawi, no. No to dla niego nie jest pewnie aż tak ważne wygranie Open Cupa, a może nawet tak chce wygrywać te Open Cupy w takim właśnie zabawnym stylu, a tu sobie wybierze inną rasę, a tu zaraz może jednak Zergiem, ale może tym Zergiem zagra niepoważnie. No bo jednak on tutaj zawsze walczy o te najwyższe, największe turnieje, a taki mniejszy to dla niego jest może nie aż tak istotny. Aczkolwiek... zawsze może przecież coś tam jednak zmienić i zamiast Terranem czy Protossem to jednak wszystkie gry z Zergiem grać, ale no pewnie on chce też w tej grze trochę mieć takiego fanu zabawy. I chce innymi rasami sobie pograć, to też tak trochę uatrakcyjnia rozgrywki. Co ostatnio pamiętam, jak w finale jednego z takich właśnie turniejów bardziej przez internet wybrał nagle Protossa na Darka. No może nie tak nagle, bo trochę tym Protossem grywał, ale to było coś pięknego. Na Serrala też niedawno widzieliśmy, jak Raynor wybrał Protossa, ale pożałował, bo przegrał akurat tę mapę. Dobra, druga mapa ruszyła. No, znając tych zawodników, to może być całkiem szybka mapa. Znając ustawienie tej proby, też tutaj coś podejrzewamy. No właśnie, no właśnie. Reaper wychodzi na mapę, Clem jest zupełnie niczego nieświadomy, aczkolwiek robi swój command center na wzniesieniu, co oznacza, że nie chciał go robić tutaj, więc pewnie no, spodziewa się, że Maxpax może coś takiego grać, to co gram. Nie no, King Cobra, żeby pokonać Raynora, to naprawdę nie wiem, co by się musiało stać. Raynor nawet innymi rasami miałby na niego duże szanse. Chociaż PvP to myślę, że King Cobra by pokonał raczej Raynora. Jak Protoss na Protossa. Ale inaczej cienko to widzę. No i w ogóle tak szybko idzie ten pojedynek teraz, że może jeszcze się załapiemy na Hero Marine kontra Raynor, o ile Raynor pokona Shadowna. Tutaj jak widzimy, Maxpax zapuszcza żurawia adeptką, ale traci ją. No coś zobaczył. Właśnie widział tę ekspansję, mam nadzieję. Tak jest, widział ekspansję, więc nie pomyśli sobie, że to jest jakaś jedna bazówka. Warp Gate się kończy. Ej, to się może udać, no. To są trzy gatewaye. Taka mocna presja się zapowiada. Clem z jakiegoś powodu nie naprawia Heliona, tylko chce, no jak widać, naciskać na przeciwnika. Już teraz, już od razu. To polega na tym teraz, że Clem tutaj tym Reaperem atakuje. Protoss wycofuje jednego Stalkera i teraz tylko jeden broni przed Helionami. Pytanie, czy te Heliony wjadą. Teraz już druga proba pęka. Więcej nie pęknie, bo bateria to zatrzyma.
No i Helionami nie wjechał Klem. A, bo on sam jest tutaj atakowany przez Stalkery, no tak. To już się dzieje. Nieźle. Miny tak zakopane, że nie da się wejść, nie da się wyjść bez straty Stalkerów. No jak z tymi Helionami? O, teraz zabierze te dwie proby. A, już myślałem, że one jadą tam, żeby tutaj dezaktywować te miny, a raczej przyjąć na siebie te strzały. Może będzie jednak jakieś esportowe mikro przy pomocy adeptek. To by było też super pomysłem. Klem tańczący z minami. Same miny prawie, ja to widzę. No właśnie, min nie ubywa, ale... No dobra, może teraz jakaś stracona. Ale co tak naprawdę ma zrobić tutaj Clement? Musi tymi minami jakoś podchodzić, rzeźbić. No to śmieszny scenariusz trochę. O, Stalkera mu rozwalił miną. Już jest armory ukończona, więc nie można atakować min bez detekcji. Atakuje samego Orbitala. Ej, dla kogo to jest lepszy scenariusz? Bo nie mam przekonania. Ale chyba jednak dla Max Paxa, bo te miny, one powinny teraz być w bazie Protosa, powinny niszczyć probki. A tymczasem Orbital jest... O, teraz zabrał te proby, zabrał proby, ale czemu dwie... Oj, były przy sobie, można było jeszcze jedną minę dezaktywować. No, uwielbiam ten ruch, zabranie probek z własnej bazy, żeby wyłączyć miny. Pięknie, tak często to robił chyba tylko Max Pax, oczywiście innym się też zdarzało, ale tak regularnie to Max Pax to tylko stosuje. No i klasa. Już jest blink, więc miny tym bardziej. O nie... O nie... Klem... Boże, w jakim przykrym stylu został on pokonany. A Max Pax pewnie się czuje jak bandyta. To jest dziwne granie. Weź te wszystkie dziwne roszady Max Paxa ogarnij. Pięknie. Klasa. Czyli Max Pax w finale, Klem odpada, a na dole jeszcze Hero Marine, Reynor i Shadown. Ale mu... zawinął mu bagietę sprzed nosa. Max Pax nie ma takiego finału. Jakie to szybkie było, no. I GG, dziękujemy, dobranoc. A ciężko się z kimś takim gra, nawet bardzo ciężko. Dobra, brawo, panie Duńczyk. We'll be right back.